Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Kronika paryska. A przy telefonie redaktor Piotr Wit. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie redaktorze. Na temat stosunków polsko-ukraińskich media francuskie informują dziś rano marginalnie i tylko o zapowiedzianym wczoraj przez polski rząd zamknięciu pomocy dla uciekinierów. Wszystkie światła na Francję. Nowy rząd Macrona pod kierownictwem pani Born spotyka się z surową krytyką ze strony niektórych polityków. Innych te przedwczesne oceny oburzają. Nie ma co opiniować, zanim jeszcze nie zaczęli działać. Z krytykami należy poczekać. Zastrzeżenia uzasadnione. Gdyby chodziło o rząd nowy. Niestety obecny gabinet prezentuje stare oblicze, dobrze znane od 5 lat. Dokonano niewielkiej operacji plastycznej. Po tym liftingu premier Castex odszedł, ale ministrowie pozostali. Zamienili się tylko biurami. Véran ze zdrowia poszedł na rzecznika z parlamentem, Attal z rzecznika przeszedł do kont publicznych, de Montchalin z miast do ekologii i tak dalej. Ministrowie sprawiedliwości, gospodarki, spraw wewnętrznych pozostali na miejscu, a pani Born z ministra pracy awansowała na premiera. Nieliczne nowe nominacje budzą obawy o przyszłość. Załoga została ta sama, pod tym samym kapitanem, ale kurs statku się zmienił. W niektórych dziedzinach nawet o 180 stopni. Dokąd żegluje? Do jakich brzegów? Nowa minister kultury, dotychczasowa radczyni prezydenta o egzotycznym nazwisku Rima Abdul Malak, wiadomo już, że jest po prostu chrześcijanką z Libanu. Najbardziej niepokoi przyszłość nauczania we Francji. Eric Zemmour krytykuje otwarcie fałszowanie historii podyktowane polityczną potrzebą. Zadowolenie wyborców, owszem, ale nie kosztem prawdy. Aby udobruchać kolorową część społeczeństwa, wykreślono z języka francuskiego niektóre słowa. Zmieniono nazwę historycznej tanzbudy Bal Negr, gdzie po raz pierwszy we Francji Picasso i Jean Cocteau słuchali jazzu i negro spirituals. Z cukierni znikło czekoladowe ciastko Głowa Negra. Nie wiadomo, co zrobić w muzeach z obrazami Dürera, Rigaud, Maneta, Delacroix, Renoira, które zawierają w tytule zakazane słowa negr i negres. Osobistości zapisane w historii wyrzucono na margines za odległe związki z kolonializmem. Chateaubriand, mistrz prozy francuskiej, znalazł się na indeksie, ponieważ jego ojciec handlował niewolnikami. Voltaire'a się nie wydaje, bo źle pisał o Żydach. Cenzura dotknęła również autorów zagranicznych. W pustyni i w puszczy HTW Wujatoma przeminęło z wiatrem. Wycofano z bibliotek. Wielu gorliwców prezentowało świeżość spojrzenia niezamąconą znajomością rzeczy. Na Martynice obalono dwa pomniki Wiktora Schellschera za zbrodnie kolonializmu, chociaż to właśnie on w 1848 roku był inicjatorem konstytucji znoszącej niewolnictwo na Martynice. Były zakusy nawet na pomnik Kolberta przed frontonem Zgromadzenia Narodowego. Pierwszy minister Ludwika XIV figuruje tam wśród twórców państwowości francuskiej. Ale. Nie tylko kolorowi mają powody do uraz. Gdyby kontynuować stare porachunki, to luteranie z kalwinistami powinni obalić pomnik Ludwika XIV, który zabronił we Francji protestantyzmu. Na uwolnionym cokole przed Wersalem można by postawić Lutra. Najlepiej Martina Lutra Kinga, żeby pasował do monarchii i zadowolił także indygenistów. Napisana na nowo historia kolonii przedstawia Francję tendencyjnie jako opresora skolonizowanych ludów, pomija natomiast jej misję cywilizacyjną. Najgorsi mieli być misjonarze, ale to przecież oni nauczyli ludy dzikie, że nie należy zjadać wroga, gdyż każdy człowiek jest świętością, a na malarię oprócz tańców i zaklęć szamana można także spróbować chininy.
Słowem, Francja wyparła się swojej przeszłości i naucza w szkołach nienawiści do samej siebie. Ze świadectwem maturalnym wychodzą gotowi kandydaci na terrorystów, uformowani za pieniądze podatnika francuskiego. Problemy mniejszości narodowych nie ograniczają się do Afryki. Mahometanie to również Hindusi i Pakistańczycy zamieszkujący w Paryżu ulice wokół Gare du Nord. Większość z nich odnosi się wrogo do Żydów ze względu na konflikt palestyński. W latach 2008-2009 podczas zbiorowych manifestacji maszerowali pod transparentami z poparciem dla Hamas. Dotychczasowy minister edukacji Blanquer ze zmiennym szczęściem lawirował między prawdą historyczną i potrzebami polityki. W rządzie Elisabeth Borne Blanquera zastąpił Pap Ndiaye. Habemus Pap. Nominacja Senegalczyka sprowokowała gwałtowne reakcje. Były minister Luc Ferry i deputowany europejski Daniel Cohn-Bendit nawymyślali sobie w telewizji od kretynów. Stulić mordę! Wołał deputowany. Twoją! Odpowiadał minister. Marine Le Pen zaprotestowała przeciwko nominacji oskarżona z tego powodu o rasizm. Ale krytyka przewodniczącej Rassemblée Nationale nie dotyczy koloru skóry pana profesora Ndiaye, lecz głoszonych poglądów. Dla Marine Le Pen, cytuję, nominacja papa Ndiaye, skończonego indygenisty, jest ostatnim kamieniem dekonstrukcji naszego kraju, jego wartości, jego przyszłości. Termin indygenista, wymyślony na drugiej półkuli na określenie postawy Indian amerykańskich, nabrał we Francji kolorytu lokalnego. Przepraszam. Objawił się początkowo w postaci ruchu MIR, czyli tubylców republiki, który w 2010 roku przekształcił się w partię polityczną PIR. Indygeniści występowali w obronie nikabu i burki, tych futerałów, w których kobieta powinna być zamknięta przed nieczystym wzrokiem mężczyzny. Jeden z przywódców deklarujący się jako feminista radykalny twierdził, cytuję, kobiety arabskie mogą się wyzwolić tylko poprzez okazywanie lojalności wobec mężczyzn, a burka i nikab są właśnie jednym z dowodów tej lojalności. Jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, jedno z pierwszych w Europie oskarżeń rządu ukraińskiego o neonazizm wyszło właśnie z kręgów PIR-u. Są agentami kontrrewolucji postkolonialnej, cytuję, Angela Merkel, kryminalista Netanyahu, Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO oraz prezydent ukraiński Petro Poroszenko, przyjaciel neonazistów w swoim kraju, napisali w 2011 roku. Żądania zaszły tak daleko, że Senat zaproponował wpisanie do konstytucji, cytuję, nikt nie może powoływać się na swoją religię celem uzyskania dla siebie wyjątku od obowiązujących wspólnych reguł. W braku jasno sformułowanych referencji kobieta odmawia, by w szpitalu badał ją lekarz mężczyzna, inna na basenie będzie kąpała się w palcie, pracownik przedsiębiorstwa modli się w szatni, w kantynie nie uznaje się pewnych potraw, szofer autobusu miejskiego mówi, szanujecie moją religię, to ja się zatrzymuję teraz, bo mam się modlić 5 razy dziennie. Jak zapewnia Macronia, poglądy profesora Ndiaye różnią się od głoszonych przez PIR, tym niemniej obawy Marine Le Pen nie całkiem są bezpodstawne. W 2016 roku adwokat Alexander De Vizio opisał zabiegi czynione przez Claude'a Bartolone w aglomeracji paryskiej celem rekrutacji kandydatów popularnych indygenistów republiki. Znany socjalista starał się uatrakcyjnić nimi swoją listę wyborów regionalnych. No, nie on jeden. Każdy chce żyć. I jeszcze podskryptum, dzieci na razie nie mają praw wyborczych, ale dobrze myślący starają się wciągnąć je do polityki. Z okazji wyborów prezydenckich wydano komiksy przeznaczone dla pierwszoklasistów. Jeden pod tytułem Córka prezydenta zachwala dzieciom życie w Pałacu Elizejskim, drugi idzie jeszcze dalej. Akcja Alicja prezydentem maluje, bo chodzi o komiks rysunkowy. Rozkosze pełni władzy. Może dzieci
dadzą się namówić. A wracając do międzynarodowej pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy, w tym i pomocy polskiej, modlę się tylko o to, aby cała ta broń nie wpadła w niepowołane ręce, to znaczy ręce rosyjskie. Powiedział redaktor Piotr Wit. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.